Ok, potrafimy już dodawać produkty, a tutaj w zakładce produkty jest lista naszych dodanych produktów: kod SKU, magazyn, cena itd. Wszystko jest naprawdę przejrzyste. Ok, teraz przejdziemy do WooCommerce ustawienia, do zakładki produkty. Mamy tutaj kilka rzeczy do ustawienia. Czyli tak mamy tutaj potwierdzenie strona sklepu to jest sklep. Instalując WooCommerce utworzyło się nam kilka stron. Przejdziemy sobie do bezpośrednich odnośników. I tutaj możemy sprecyzować jak ma wyglądać nasz adres URL. Obecnie mamy zaznaczony dzień i nazwa czyli jest adres naszej strony jakaś data i przykładowy wpis. Ja polecam i używam nazwy wpisu, czyli wszystko idzie przez myślniki, jest ukośnik, przykładowy wpis i tyle wystarczy. Jest to bardzo czytelne i proste. Nawet kiedy przychodzi do tego, abyśmy my sami napisali szybko link, to zawsze możemy go napisać z pamięci. Ok, zejdziemy jeszcze niżej. I tutaj bezpośrednie odnośniki produktów. Zaznaczymy, strona produktu z kategorią. Tak. Aby był nasz adres sklepu, następnie sklep, czyli ta strona, na którą weszliśmy, produkt, produkt, kategoria i nazwa tego produktu. Zapisz zmiany. Ok, wrócimy do ustawień produktów. Tym razem do zakładki magazyn, tutaj. Ok, i mamy zaznaczone, że chcemy zarządzać stanem magazynowym. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chodzi o Ciągłość zamówień i dostarczania produktów. Dobra, i to jest bardzo ważne: wstrzymuj stan magazynowy tutaj w minutach, czyli stan magazynowy zostaje wstrzymany przez 60 minut, i jeżeli ten czas się przekroczy, to zamówienie zostaje anulowane. Powiadomienia: tak, poprosimy o wszystkie powiadomienia. Odbiorca powiadomień. I tutaj wpisujemy nasz adres mailowy, który wcześniej utworzyliśmy, czyli to będzie pytaneczko. Poziom niskiego stanu magazynowego. Do każdego naszego produktu dodawaliśmy osobne wartości, ale na wszelki wypadek tutaj zawsze możemy wpisać na przykład 10. Próg braku stanu w magazynie, no to 0. Widoczność braku w magazynie. No, i teraz, jeżeli wyprzedaliśmy wszystkie nasze produkty, to czy chcemy pokazywać klientom, że one są, czy nie? I na przykład z mojego doświadczenia jako klienta nie podoba mi się to. Jakiś czas temu szukałam mikrofonu. Bardzo zależało mi na atrakcyjnej cenie oraz czasie dostawy. Jak już wybrałam ten mikrofon, który miał naprawdę fajną cenę, i po tym jak go kupiłam. Minęło kilka dni, zaczęłam się interesować dlaczego tego mikrofonu jeszcze nie ma i nie mam żadnych wiadomości na mailu o dostawie. Okazało się, że gdzieś małym druczkiem było napisane, że dostawa będzie trwała 3 tygodnie. Bo tak naprawdę w magazynie nie mieli tego mikrofonu. Zerwałam z nimi umowę kupna, ponieważ poczułam się potraktowana bardzo nie fair. W naszym sklepie produkty, których nie mamy na stanie w magazynie będą ukrywane. Wyświetlanie stanu magazynowego. Tutaj też zależy to od Was, czy chcecie pokazywać, ile tego jest na stanie, czy też nie. Nie ja zostawię, żeby zawsze było pokazywane. Dobra, zapisujemy zmiany. I teraz przechodzimy do kolejnej zakładki Produkty do pobrania. Ale tutaj nie będziemy nic robić, ponieważ nasz sklep jest ym, z produktami fizycznymi. O produktach do pobrania będziemy mówić później.